Dzień dobry, mili Państwo. Jesteśmy po meczu Pucharu Polski, półfinał Sarmacja Będzin, Unia Dąbrowa Górnicza. Mili Państwo, mecz zakończył się remisem 1-1 i wcześniej, mili Państwo, były jeszcze tak zwane dogrywki, a teraz ze względu na pogodę, porę akurat roku, zarząd podokręgu Sosnowiec zdecydował, że są tylko rzuty karne. I mili Państwo, tak jak 1-1 zostały wytypowane rzuty karne i w rzutach karnych Unia Dąbrowa Górnicza wygrała stosunkiem 5-4. Mili Państwo, mam przed sobą kapitana Unii Dąbrowa Górnicza. Bardzo proszę się przedstawić. Dzień dobry, Marcin Mączka, Unia Dąbrowa Górnicza. Panie Marcinie, bardzo proszę ocenić ten mecz, bo tak jak żeśmy widzieli, słyszeli, no taki o podwyższonym wyniku, podwyższonym, że tak powiem, poziomie. Natomiast powiem tak, no mecz naprawdę no bardzo ładny, podobał się kibicom, bo taki no rzeczywiście na ostrzu noża, no bo 1-1, bo 1-1. Także bardzo proszę ocenić ten mecz. Myślę, że mecz taki stary już, jaki był przewidziany przed meczem, taki był, jednak zrobiliśmy więcej przy piłce, więcej z grania z piłkę. Sarmacja ustawiła się dosyć blisko i czekała na swoje okazje, na kontry, które im wychodziły i finalnie pod koniec meczu to właśnie im przyniosło wyrównanie, czyli nam na 1-1. W sumie to my sobie strzeliliśmy po samym bólu, ale no, doszło do karnych, bo już było pod sam koniec meczu, w karnych całe szczęście, gdzieś tam okazaliśmy się mocniejsi. I tak naprawdę to tyle. No wyrównany mecz, ale tak jak mówię, my okrywaliśmy bardziej piłką, Sarmacja gdzieś tam była ustawiona nisko, bardzo dobrze ustawiona była i czekała na swoje okazje. Panie Marcinie, ponieważ wcześniej słyszałem, że pan pochodzi tutaj z Sosnowca, nasze strony, nasze tereny, a tak króciutko, gdzie pan grał, jeśli można historycznie? No, troszkę pojeździłem po górach, grałem w Rekordzie Bielsko-Biała, i w BKS-ie Bielsko-Biała, i w Podhalu Nowy Targ. Oczywiście jestem wychowankiem Zagłębia, więc tam wiele, wiele lat. Byłem jeszcze w Myszkowie i z Myszkowa 3 lata temu prawie przyszedłem do Unii Dąbrowa Górnicza. Panie Marcinie, oczywiście dostaliście się do finału. Nie wiemy, jak ten finał i kiedy będzie, czy jesienią, czy wiosną, ale panie Marcinie, życzę wszystkiego najlepszego i pucharu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.